Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro i witam w czwartym odcinku. Tak jak widzicie, idziemy sprzedać ten cały złom, który mamy, niepotrzebny. Nie będę sprzedawał tamtego setu dzikiego, bo stwierdziłem, że może się nam jeszcze to przydać na jakąś szybką zmianę. Dobra, to sprzedamy. Te tarczki też możemy sobie bez problemu sprzedać. To zostawię. Ale to sprzedam. To jest niebieskie, to jest niebieskie. Sprzedam niebieski. Dobra, trochę początków porobiliśmy. To mi też nie jest potrzebne. Nie lubię tego. Runy nam żadne nie wpadły nowe. Więc trochę zrobiliśmy sobie porządków w ekwipunku. Idziemy zrobić kolejny set. Tym razem może jakieś zimowe. Albo elektryczny. Pytanie, jaki jest Jotun, bo jeżeli Jotun jest elektryczny, no to w tym naszym secie w tej chwili możemy mieć problem, ale jeżeli jest ogniowy, no to już jest mniejszy problem. Zaraz się okaże. To co, robimy ogień, bursztyn, nie starczy. No, nie starczy. Dobra, to zrobimy sobie przynajmniej tarczę. Ogniową, ogniową. Trochę nam się statystyki wyrównają przynajmniej. I pójdziemy poszukać tego Jotuna. On pewnie jest tutaj gdzieś przy tym naszym przyjacielu. To już będzie trzeci Jotun. Albo wiecie co? Pójdziemy jednak tu. Pójdziemy tutaj z tego powodu, że dorzucę z wydarzenia nasze kawałki, te fragmenty. I myślę, że na Fenirze skończymy całkowicie serię. Dlatego zależy mi, żeby jak najszybciej go pokonać. To już jest. To już jest, więc jeszcze fragmenty z kryjówki. I fragmenty z zadania, których nie mamy w ogóle. Czyli trzeba jakieś zadania powykonywać. Nawet jakieś proste. Tu mamy 2400 duszy. Szkoda, że nie można potem zabierać z tego drzewa tych dusz. Bo tak to możemy było je przechowywać sobie bez problemu. Nie! No dobra, trudno moi drodzy. Wydałem. Zdobywasz dwie dusze za każde zadane uderzenie, lecz tracisz cztery dusze za każdy otrzymany cios. To jest bez sensu! Skurwa useless! Ja dostaję pierdół na każdym kroku, to po co mi to? To chyba jednak przekażę te dusze. Przynajmniej nie będzie problemu. Dobra, miałem wziąć zadanie. Widzicie, zagapiłem się, poleciałem, wydałem z buty róg. A mogłem go spożytkować na coś innego. Znów się zagapiłem. Młot, przestrzelony czas ukończenia 10 minut. Przyjmij. Czy te zadania się resetują? Tak, one się resetują. Kurde. No to źle zrobiłem. Zobaczymy, co oni tam od nas chcą i w razie czego szybko przeteleportujemy się do naszej bazy, żeby ją obronić. Za dużo czasu tu my nie mamy. Witaj młody Einjarze. Mam na imię Asta i choć moja kariera tarczowniczki już się zakończyła, ja nadal mam się dobrze. Wiedziałam, że wiadomość do ciebie dotrze. Te stare oczy wciąż umieją dostrzec talent, przynajmniej z niewielkiej odległości. Wiesz, co możesz robić. Czym prędzej wracaj, nie zostało mi już wiele czasu. Robię potrawkę i nie chciałabym, żeby ostygła. Teraz do dzieła. Co ja mam robić? Czekasz czerwone mięso, czyli musimy pewnie jakieś dziki albo jelenie pierdyknąć. No to nie jest dobrze, bo tych jeleni mieliśmy od cholery, a ja ich nie zabijałem. I widzę Jotuna. Nie, to nie jest Jotun. Ale jest gdzieś tu blisko.
widzę jak przechodzi. No nie. Broń swoje osady. No dobra, tylko ja nie wiem jak tam przejść. Ty cooldown nie pokazuje. Jotun jest gdzieś blisko. Bardzo blisko. I jest elektryczny. Kurde, jestem w dupie. Ty, a może jednak nie, jednak chyba nie jestem w dupie. Może jednak nie jestem w dupie. Ooooooo! Ale dostałem picipola na żużlu. Słyszałem to? Dobra. Lecamy do ciebie, kolego. Bijemy cię. Możemy tylko nie wpaść do wody. Tylko nie wpaść do wody. Jeszcze jest jelonek. Czy to jest czerwone mięso? Tak, to jest czerwone mięso. Co jak co? Ale z tego to ja nie zrezygnuję. Jeszcze wilki, cholera. Dobra, do was to ja tam biorę jak chcę. Panowie. No dobra, tych duszy sporo jednak idzie. Co one tak daleko lecą? Proszę wolniej latać. Aaa, bo grałem was w padalce. Weźcie się już odwarcie, Jezu, jak one daleko latają. Widzicie, to jest właśnie gra w dwie osoby, a co dopiero w 10. I dajmy, że takie 9 osób się trafi lamowatek jak ja, no i jest problem. I jest, moi drodzy, wtedy problem, to mega. Zrobimy tak samo jak tamten kolega nam wtedy powiedział, żeby nie zabijać tego Jotuna. Tak, ale ogólnie nam mało jakoś tłuczek jeszcze podkinią użyłem w sumie. Czy mi się zepsuła broń? Tak. Holy shit. No nie no, tak to ja go sobie mogę pobić. No, proszę mnie zostawić, cholerę. Proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. Idziemy się naprawić i wracamy do tego cholernego Jotuna. Nie popuszczę dziadowi. Dobra, w sumie ta perka w sumie nie jest zła, jak my tyle nafarmiliśmy. Bez żadnego problemu. Tylko trzeba jeszcze zaekipować ten miecz, co? What do you think? Dobra.
No i musimy zrobić tego questa. Czy mi się ten quest skończył? Nie, nie skończył mi się jeszcze. Wyjdziemy się tędy i zobaczymy, czy nie zobaczymy jakiś jeleń. Zobaczymy, czy nie zobaczymy. Zobaczymy, czy nie będzie jakiś jeleń. Inaczej ja będę robił tego questa tu od cholery. Ty już mi mało co robisz, teraz już się mogę tłuc. Nie no, ale tych jeleni to serio tu nie ma. Zobaczę przypadkiem, czy nie ma w naszej bazie redmitów. Tego jebnęło. Jezu, i tak mocno go pierdolnęło. No i znowu będę musiał wypikać to, no. Ja nie potrafię nie przeklinać. Do tego się nie nadaje na live'y. A klnę jak szewc. No i nic na to nie poradzę. Takie życie. Takie życie, moi mili. Jotun! Jotun, where are you? Dobra, tu jest Jarn Saksa. Dobra, skoro go nie zabijamy, to idziemy dalej szukać tego Redmita. Ile w ogóle my potrzebujemy? Tylko 20 sztuk chyba. A ile mamy tego materiały? 3 sztuki czerwonego mięsa. No to dużo, bardzo dużo. Potrzebujemy 20, tak? No to serio dużo. Dużo to tu potrzeba. Jesteśmy w kropce. Ale mam jeszcze nadzieję, że mogą być w sumie w bazie te nasze redmity. Możliwe, że tam ten typeczek coś pochował po kątach. W sumie z tych eventów już nie potrzebujemy robić, bo już mamy porobione to, co trzeba. Mówię, łudzę się, że może on jeszcze to będzie miał, ale to jest jednak złudna nadzieja, coś mi się wydaje. 7. To ale nie jest dużo. To jest bardzo mało. Dobra, rozmieścimy to wszystko, weźmiemy tylko redmity. Weź wszystkie redmity. I lecimy szukać, no innej opcji nie mamy. Dobrze, że te jotuny są już w miarę wybite. Tu żadnego teleportu nie ma. Nie wiem, czy nie będziemy gdzieś próbować tu może. Spróbujmy. Spróbujmy. Czerwone mięsko. Ale i tak pewnie będę zbierał wszystko, co leci. Padaj. No. Nic nie będzie naprawdę? Żadnego jelonka? Nic? Zero? Dzika też nie? O ile dzik to jest red meat. Nie będzie nic. Nic a nic. Ta gra robi mnie w konia. Ta gra robi mnie całkowicie w konia.
Jakby chciał zakończyć to nagrywanie, kurczę, i nie może. I nie może. Spokojnie, nie zostawię was. Będzie 5 odcinków, ale będzie. Staram się cały czas trzymać po pół godziny, ale wiadomo, jak to czasem wychodzi. Dobra, no wracamy, nie ma sensu. Nie ma sensu. Dobra, na południu jest w sumie dobrze chroniona ta baza. Skupimy się tu. No i oczywiście na wschodzie. Tam, gdzie ci nasi migranci latają. Tu niby jedna wieża jest. Duszę plus 2. No, a musimy sporo depować tego. Już macie otwarte, chodźcie. I cyk, armatki wodne. Wiem, że to nie było zabawne, ale też mnie śmieszyło. Co tam na wschodzie? O kurde, no dzieje się. Napięta jak wschodnia granica, naprawdę. Co ty duży? A coś ty tutaj... Jak ty żeś tam wlazł, przepraszam bardzo? Tylko się od Janie Pawła. O nie, nie! Gdzie? Już straż graniczna leci! Ojej! Aż zmisklikowałem poza ekran. Nie, dobra, muszę mniej alegorii robić co do tego... To do sytuacji w Polsce. Bo to się robi niesmaczne. Wow, tu się robi naprawdę energicznie. Gdzie nie dla psa kiełbasa? Tu się pracuje, a nie socjale bierze. Serio, jestem okropny dzisiaj, ja nie wiem, co mi się dzieje. Już mi się chyba coś udziela. Niedobrego. Jezu, ja nie wiem, zachód, wschód, południe, tylko północ jest czysta. Jeszcze kiedyś była. Teraz to już ich wszędzie jest. Nie no, ale paznokci to ja nigdy nie odmówię. Dużo tam czasu się zostało, niby mało. Nie zdążę dojść nawet pewnie. Właśnie. Wiecie co, ja bastuję z tym, jeżeli chodzi o to czerwone mięso, bo to jest przejebane. Jakieś inne. Hmm. 20 minut cieśla w potrzebie. Dobra, wolę to. Bo ja tych red meatów i tak nie znajdę. Oj, użyłem spera. Jak zrobimy następne podejście, zagramy inną klasę całkowicie pod co innego, nie wiem, może jakieś topory? Albo w ogóle pod zbieractwo? Witaj młody Einherze, Einherze. Mam na imię Asta i choć moja kariera, taczka dobra, co pierdzielenie. Tak, tak, tak. Powiedzcie mi, że kurde, znów będą redmity, to się wkurzę.
Znów to zrobiłem. Znów to zrobiłem, ale już się zaspokojowałem. Ej, serio? Dobra, co my tu potrzebujemy jeszcze? No, skocz, dobra. Czyli musimy zrobić zwykłe konstrukcje, tak? Przekaż zwykłą konstrukcję. Powiem wam szczerze, że nigdy nie robiłem tych konstrukcji, zazwyczaj używałem tylko tych, które znalazłem w międzyczasie gdzieś tam po skrzynkach. Dlatego może być problem. No, spoko. Tu są te konstrukcje chyba. Ja mogę 12 wytworzyć. Zobaczymy, czy to tak zadziała. A się okaże. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i chyba idzie kolejny Jotun i to mrozowy. Masz to. A, ja musiałem się dowiedzieć, jaką ty chcesz. Dwie rampy i jeden mur jeszcze, dobra. Dwie rampy, jeden mur. Dwie rampy, jeden mur. Pamiętaj, dwie rampy, jeden mur. Nie jeden mur, dwie rampy, tylko dwie rampy, jeden mur. Ile tam było? Kurde, nie pamiętam. Dwie rampy, jeden mur. Dwie rampy, jeden mur. Dwie rampy. Gdzie są rampy? Dwie tu, 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 tu. Dwie rampy. I jeden murek. I cyk. I idziemy oddać questa. Pierwszy mój quest zrobiony w tej grze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, pani, jak ty tam się nazywałaś? Asto? Proszę. Cztery mury? Ej, ty mnie chyba w konia robisz, co? No, czemu nie mogę rampy dodać? Czy tam były trzy rampy, jeden mur? Ej, mi się coś pojebało, prawda? Wiedziałem, że coś pojebie. O, ktoś jeszcze do mnie z pracy piszą. Halo, halo, co tam się dzieje w tej robocie? No, dobra. Po pracy nie odpisuję na tematy z pracy. Ile tam murów było? Dwa jeszcze chyba, tak? Bo zrobiłem jeden, a potrzeba było dwa. Dobra, zakończmy tego questa, błagam. Już chyba zima idzie. No, masz. Tak, dziękuję, miły Inharze. To ciebie wysłałem wcześniej, prawda? Z tym wzrokiem nigdy nie mam pewności. Weź to i pozwól mi odpocząć w spokoju. Objadłam się potrawką i znów potrzebuję drzemki. Zobaczmy, zobaczmy, czy nam się uda. Lodowe szczyty 360. Dobra, zrobiliśmy.
mogę, ty coś nie mogę. Moi drodzy, to będzie już koniec. Ale to spartoliliśmy. I dlatego uważam, że nie powinno się zostawiać ich na sam koniec, bo oni potem jak już wchodzą, to ich możesz nie zauważyć. I właśnie wychodzi takie coś jak teraz. Boże. Czy mogliśmy to na lajcie wygrać? Już to było bez problemu do wygrania. Serio. Tylko Fenrir nam został do pokonania. Tylko i wyłącznie. Porażka. To się odjechało, teraz to po prostu porażka. Jest mi głupio, jest mi źle. Dobra, dostaliśmy jakieś nagrody. Wyzwania chyba zrobiliśmy. Przegraj w najgłupszy sposób powinno być. Ojej, no po prostu nie mogę. Tak głupio przegrać. Tyle czasu. Nigdy więcej po prostu nie będę czekać, aż ten tytan wejdzie do bazy, tylko od razu trzeba go walić na pyrę. Trudno zrobić 5-6 więcej bossów, ale nie mieć takiej sytuacji jak teraz. Takiej głupiej sytuacji. Bo to było naprawdę głupie. Po prostu to była taka przegrana głupia. Oj, po prostu jest mi źle. Nie mogę. Nie mogę. Dobra, moi drodzy, ale to w takim razie będzie wszystko. To będzie wszystko. Więc skończyliśmy chyba na 4 odcinkach, tak? Miał być 5, no byłby 5, no już w sumie 27 minut nagrania, w sumie 25 jak przegraliśmy. Głupia przegrana, wiecie już przynajmniej czego nie robić, ewentualnie na co uważać. No plan w sumie był dobry, no bo oszczędzamy czas i w sumie walkę z Joponami, ale no jeden głupi błąd i wychodzi jak wychodzi. Tak więc dzięki moi drodzy wielkie. Grał z wami Shiro i do zobaczenia pewnie w następnej grze. Trzymajcie się. Hej, hej.